sadzić drzewa. Trzeba najpierw wykopać dołek, potem wsadzić tam sadzonkę i zakopać. Dzięki drzewom mamy tlen i są bardzo ważne, bo posadzić nowe drzewa tutaj w Lasku Mogilskim, żeby ten lasek troszkę odżył, no i żeby sprawiał większą radość spacerującym. To jest na korzyść i lasów, i też oczywiście mieszkańców, którzy potrzebują coraz więcej zieleni. To jest dobra akcja dla Krakowa przede wszystkim, że wspomagamy Kraków, że jest coraz zieleniej i będzie coraz lepiej za każdym razem. To można dobrze spędzić czas tutaj, jak wspomagamy Kraków sadząc te drzewka. Jak dla mnie to jest naprawdę dobra akcja. Fajnie jest tak zasadzić sobie drzewko. Warto jest zazieleniać ten cały Kraków. Tym razem posadzimy prawie 1400 sztuk wiązów, które były wyhodowane z nasion właśnie z Lasu Mogilskiego. Las Mogilski jest bardzo pięknym lasem, bardzo starym lasem, natomiast tutaj wiązy z racji tego, że no, źle się czują, chorują od grzybów i od owadów, no niestety przedwcześnie nam zamierają i powstają luki. I w tych lukach sadzimy właśnie te wiązy, które zostały wyhodowane z nasion tych drzew. We'll be right back.